Obiecałem wam, mówiłem, hej, będę miał fajny wynik na Monster Truckach na przygotowaniu do Submitu. I zobaczcie, 165. pozycja obecnie. Pokażę wam moje triki, jeśli chodzi o Monster Trucki. Znaczy, nie wiem, czy uda mi się powtórzyć taki fantastyczny wynik, jak sobie tutaj wykręciłem, ale powiem wam jedno. Ten Monster Truck, który ja mam, jest zajebiaszczy. On jest mały, może robić fajne triki. Nie wiem jak z tymi dużymi Monster Truckami, bo jeszcze ich nie ulepszałem, ale ten mały chyba jest najlepszy do tego. Jest kilka spraw, które należy brać pod uwagę, jeśli próbujecie robić stunty tym Monster Truckiem. Jest trudno wykręcić dobry wynik. Jest ciężko, bo troszeczkę to zahacza o szczęście. Musicie mieć farta, żeby tyle punktów zdobyć. I pokażę wam jeden fajny trik na początku. Znaczy tak. Pewnie jak sobie zaczynacie rozgrywkę tym Monster Truckiem i chcecie tutaj wykręcić duże wyniki, to dużo waszą uwagę skupiają na przykład te zbierane po drodze rzeczy. Tutaj mamy 500 i tak dalej, nie? I to też na początku to myślę, a to trzeba pewnie zbierać, żeby było super. No i teraz już skopałem i już nie zdobędę dużej ilości punktów, bo mam tutaj taką trasę obmyślaną, dzięki której mogę zdobywać ich właśnie bardzo dużo. I pewnie się na tych skupiacie, na zbieraniu tych punktów i tak one są dla was najważniejsze, ale patrzcie na to. Pyk, robicie trik w powietrzu, kilka obrotów i ważne jest, mega ważne jest to, aby wrócić, żeby obrócić się w tym kierunku, w którym się poruszacie w powietrzu, do przodu. Na przykład, jeśli ja polecę sobie, o, na tą skocznię, tutaj w tym momencie mam dużą prędkość, będę mógł zrobić dużo obrotów, pyk, tak? Ważne jest, żeby się obrócić. Aj, znowu mi się nie udało. Ważne jest, żeby się obrócić z powrotem w tym kierunku, w którym będziemy lecieć. Tutaj może się to uda zrobić. No nie jest łatwe. Też się nie udało. I jak to zrobicie, dostajecie mnożnik 3 razy. Jeśli wykręcicie w powietrzu dużą ilość punktów, wtedy dostajecie nie jakieś tam 500 tutaj punktów, czy nawet 1000, tylko dostajecie po 2000 albo i więcej. Dlatego warto cały czas robić jakieś triki i na nich się skupiać, a nie skupiać się na zbieraniu tych punkcików. I teraz tak, teoretycznie bardziej opłacałoby się robić backflipy, różne flipy do przodu albo tego typu różne rzeczy, dlatego że, no bo zobaczcie, wyskoczymy sobie, robimy backflipa, pyk, i zawsze wylądujemy na wprost i mamy zawsze... Co? Jakie dobre lądowanie, przecież idealnie wylądowałem. Idealnie na 4 koła i na wprost. Co jest? Zobaczcie, jak mało punktów mam. A zobaczycie, ile zaraz będę miał, jak pojadę następną następny rajd, powiedzmy to, nazwijmy to tak. Pyk, i teraz powinien dostać 3 razy mnożnik i widzieliście, ile mi punktów, nawet nie wiem, ile mi wyskoczyło, ale z 9000 nagle zrobiło się 12000. I chodzi właśnie o to, aby zawsze na wprost wylądować, nie tak jak teraz, zawsze na wprost wylądować i na 4 koła, o tak jak teraz na przykład, i wtedy dostajecie ten mnożnik 3 razy i dzięki temu zdobywa się właśnie dużo punktów i udało mi się nabić jakieś 45 tysięcy, co mi dało właśnie całkiem niezły wynik. I teraz właśnie, najważniejsze jest to, abyście się nie przejmowali, jeśli tam jakichś 100 punktów nie zbierzecie. Ważne, można pojechać po te 5000, które gdzieś tam wisi w powietrzu i tam później można też zrobić bardzo, bardzo fajny skok. I ja sobie tak taką trasę obmyśliłem, że raz wam pokażę, że właśnie lecę po te 5000 punktów, zbieram te 5000 i jeszcze w powietrzu robię ewolucję, właśnie te obroty. I potem ląduję na 4 koła i mam mnożnik 3 razy. Dzięki czemu zdobywam od razu nie tam jakieś 5000 czy coś, tylko mam od razu po tym takim przejeździe początkowym 19000 punktów. I jeszcze jakieś ile? 2,5 minuty mam na robienie różnych trików dalej. Także to jest dobry start. I tutaj na początku się zdobywa o jakieś tam 1200. Ja jadę sobie zawsze tutaj. Pyk, nawet tą 500 można sobie zebrać zawsze dodatkowe punkty, ale ważne jest, żeby tutaj dobrze zjechać. Pyk, shit, okej, udało się. I sobie lecimy po te 5000. I teraz, najtrudniejszy trik, czyli obroty. I ważne jest, żeby te obroty wylądować na wprost. Czyli jak teraz jedziecie, o shit, nie użyłem nitra. Zagadałem się. Ale jak takie, o, teraz wylądowałem bokiem i dostałem idealny. I 18000 punktów mam nagle, tak? Gdzie w ogóle pojechałem jak szmata. No, jak robicie backflipa,
trzeba się obrócić, pyk, w drugą stronę i mamy idealne lądowanie. I znowu 3000 punktów, tak? Nie użyłem tam na górze nitra, to bardzo źle, tam bym dostał, no myślę, że o 1000 więcej, gdybym więcej obrotów w powietrzu zrobił. Tutaj można by było pocisnąć nawet backflip, ale zobaczcie, za taki gówniany trik nawet dostajemy po 1500 punktów około, no nie? Czyli warto jest robić triki tego typu, pyk. Mamy idealne lądowanie. Warto jest robić tego typu triki, niż zbierać te punkty. Jeśli tam mamy na pętelce, akurat na tej mapce, po 1000 punktów gdzieś tam, to nam jazda po tej pętelce zajmie dużo więcej czasu, niż jakbyśmy mieli zrobić jakiegoś backflipa, albo jakiś tam obrót inny, coś w tym rodzaju. Ważne jest, żeby, o, lądować sobie pyk, nie? Tutaj znowu obrót, aha, udało się idealne lądowanie zrobić, nie wiem jakim cudem. Mamy już 34 tysiące i zobaczcie, jeszcze mamy minutkę do wykorzystania. Możemy sobie hopnąć na przykład tutaj, zrobić backflipa, tylko półtora. Mamy tylko dobre lądowanie, musi być idealne lądowanie, żebyśmy dostali mnożnik razy 3, pyk. I mamy 4000 punktów, zobaczcie, za taki skok. Mamy jeszcze minutę do wykorzystania, niecałą. A już jest 41 tysięcy, więc możliwe, że nawet pokonam swój najlepszy wynik, jaki udało mi się zdobyć na tej mapie razem z wami. To by było ciekawe. Pyk! Idealne lądowanie, zobaczcie. I teraz jak nam się przewróci Monster Truck, to nie próbujemy go odwrócić normalnie, tradycyjnie, tylko resetujemy od razu pojazd, żeby nie tracić czasu. I teraz lecimy sobie. Tu mamy już 44 tysiące, może z wami uda mi się pokonać mój rekord. O, shit! Złe lądowanie. No to teraz się troszeczkę spociłem i już chyba się takiego fajnego wyniku ogarnąć nie da. Ale już mam na pewno większy niż uzyskałem sobie grając totalnie sam, wyciszony, wiecie, słuchając sobie tylko muzyki. Na pewno dałbym radę jeszcze ogarnąć z 50 tysięcy, robiąc te moje sztuczki. No czasami one mogą nie wyjść, bo widzicie, można po prostu mieć pecha i... Och! No i nie lądować tego aż tak dobrze, jakby się chciało. 47 tysięcy punktów. Myślę, że z 30 miejsc do góry polecę spokojnie dzięki temu przejazdowi. Nawet się nie spodziewałem, że na odcinku uda mi się dropnąć więcej niż grając samemu. Nie wiem jak to wyszło, ale jakoś przyfarciłem, grubo przyfarciłem. I teraz powinienem skoczyć o parę naście albo parę dziesiąt nawet miejsc do góry. Patrzcie, mam 152, a miałem chyba 165 miejsce, także naprawdę już tutaj... O, shit, ktoś przywalił 100 tysięcy. To nie wiem, jak on musiał tu jechać, ale gościu dobry. Ostatnio, jak widziałem wynik, to był chyba maksymalnie 80 parę tysięcy i to było już bardzo dużo. A tutaj ktoś dowalił 100 tysięcy. To musiał mieć niezły trik na robienie tych rzeczy. Tak czy inaczej, ciekawa sprawa, bo z każdej z tych konkurencji można sobie wyrobić jakiś swój styl. Zobaczmy. Teraz weźmiemy sobie driftowanie, coś co każdy lusek lubi najbardziej. Wziąłem teraz... Aj, korwetkę wziąłem. Miałem wziąć Dodge Chargera. Korwetką nie driftowało mi się ostatnio tak dobrze. Zobaczymy jak będzie teraz. Tu nie mamy zjazdu z góry, mamy chyba prostą drogę. Pamiętam, że Chargerem lepiej mi się ślizgało, bo on jest mniej przyczepny. W ogóle tutaj nie przejmuję się jakąś tam skrzynią manualną, po prostu... Jadę sobie. Może na skrzyni manualnej więcej punktów bym zdobył? Nie wiem. Już się tam tym tak specjalnie nie przejmuję. O, shit. Nie przejmuję w The Crew. Nie wiem, czy by mi tutaj poszło lepiej Chargerem. On tak... Wydaje mi się, że to troszeczkę lepiej się ślizgał. Korwetka też tam lata, ale to nie to. Ona fajniej wygląda podczas driftu. No ale... A. O! Jedzieć. A shit. 4000. Nie wiem, jak oni tutaj po 100 tysięcy punktów zdobywają na tych driftach. Nie wiem, czy to kwestia. Na pewno nie jest kwestia samochodu. Bo ten mój nawet jakoś tam lata. To jest kwestia robienia w jednym kombo całego przejazdu. To jest trudne. To przypomina mi troszeczkę driftowanie w tym karbonie. Spróbuję jeszcze raz to pojechać, ale Chargerem. Powinno być ciekawiej. Ja tak nie bardzo czuję, o co, jaką driftować, jak mam to lecieć w ogóle. Dawaj. Ciągnij. Dobrze, 14 tysięcy razy 28, 29, jeszcze ciągnij. Ach, już koniec będzie. 30 razy ileś, no to spoko.
Spoko, 23 tysiące punktów dropło. Można tutaj pocisnąć dużo punktów. Nie wiem, jeszcze takiego combo mi się nie udało nigdy zrobić na drifcie. Ja bym spróbował tu chargerem polecieć, może poszłoby mi lepiej. Zresztą ta droga jest bardzo szeroka i tu rzeczywiście można dużo punktów nakręcić, coś tak czuję. A korwetka jest taka zbyt przyczepna, ten charger jednak lepiej lata tą dupą, ale chyba jest nad nim mniej kontroli, tak coś pamiętam. Kontrol tutaj jest lepszy. Okej. 28 tysięcy punktów. No, nic specjalnego tak naprawdę. O, ale ulepszenie dosyć dobre do korwety. Ja bym to jeszcze raz poleciał, ale chargerem, zobaczymy jak pójdzie. Fajnie, że też jak weźmiemy sobie filtr na mapie Submit, to pokażą nam się te wyzwania gdzieś tam na mapie, które możemy sobie robić. Nie musimy wchodzić specjalnie tutaj. Bez rankingu? Aha, bo ja nie to patrzę. 867 jestem. Najwyższy wynik to 486 tysięcy na drifcie. Ja pierdzielę, co za maniak cholerny. Ja tutaj wykręciłem, co prawda słabo jechałem, ale 400... Ja myślałem, że 100 tysięcy to jest max. A tutaj gościu jakieś 400 tysięcy, prawie pół miliona wykręcił. No kurde. Dobrze, spróbujmy chargerem, zobaczymy jak pójdzie. On jest trochę słabszy, niższe staty ma. Ale ja bym musiał zobaczyć gdzieś na YouTube jakieś poradniki, jak te drifty fantastycznie robić. Tym monsterem to już tam sporo sobie skakałem, więc tam mogłem wam parę tipów zdradzić. No ale też wiadomo, że parę sztuczek jeszcze można tam porobić z tym monsterowaniem, z tym skakaniem i trikowaniem. Aha, tutaj zaczyna lecieć. Chyba trzeba było się nim trochę rozpędzić. Jeźdź. Ach, shit. No jak się rozpędzi, to już szatan, ale do tego czasu niestety ciężko nim tak punkty zdobywać. No to też on jest trochę taki słabszy, chociaż korwetka też miała tam 900 punktów, jak nią driftowałem. Więc aż tak dużo słabszy to on nie jest według statystyk. Osiem tysięcy punktów. No to korwetką już lepsze combo tutaj wycisnąłem. Aha, bo tutaj chyba bardzo ważny jest kąt. Ja myślę, że jak będziemy wchodzić na takim hardkorowym drifcie, na ręcznym, aż bokiem, tak, takiego, że power slida zrobimy, to wtedy to chyba jest mocniej punktowane, czy... Ciężko powiedzieć, jak szybciej się te punkty nabijają, czy w ogóle... Musimy nawet mieć kąt, nie wiem, jeden stopień podczas driftu i już wtedy te punkty będą się tak samo nabijać, jakbyśmy mieli 90 stopni? Nie mam pojęcia. Czy prędkość tutaj jest inna? W zasadzie chyba nie widzę różnicy w nabijaniu punktów i mnożnika. Ciężko to rozpoznać. 15 tysięcy punktów, no słabo poszło tym chargerem. Jakieś ulepszenie, jest dosyć spore, 23 punkty. To jest dużo, jeszcze raz spróbujemy sobie. No to poszło mi korwetom lepiej. Chargerem mi fajnie poszło raz w górach. Podobało mi się, jak on tam zarzucał. A tutaj na prostym jemu jest trochę gorzej jakby. A zobaczymy teraz, jak pójdzie. Może jeszcze trzeba jakoś dostosować go, jakieś inne części kupić? Ja wątpię w to. Albo może ustawimy sobie inny sposób prowadzenia samochodów. Jedź. No ciężko, muszę się skupić na tym driftowaniu. Mina srającego kota. Ach, shit, mogę tutaj przenitrować. (Śmiech)
To driftowanie jest skomplikowane, dlatego że jest zbyt proste. I nie wiesz w sumie, jak się ten samochód zachowuje, jak go wprowadzić ten drift. Niby wystarczy tylko skręcać, no ale z drugiej strony, żeby osiągnąć jakiś dobry wynik, to trzeba mieć na to jakiś sposób. Teoretycznie ręczny, no. Powinien tu pomagać, ale i tak jest ciężko. Nie, w ogóle kąt nie ma żadnego znaczenia. Myślę, że tutaj większe znaczenie ma to, jak my samochodem, z jaką prędkością będziemy jechać. Chyba to się bardziej liczy podczas tego driftu niż kąt, z jakim my robimy ten drift. No to jest takie nabijanie, nie? Takie. Nie wiem, jak oni naprawdę nabijają te punkty. Wiecie co? Ja mam taką ochotę, ja wam obiecałem w poprzednim odcinku, że sobie dzisiaj kupimy nowy samochód i zrobimy go na jakąś tam klasę. I właśnie taką mam ochotę zrobić coś pod drift. Może mam jakiś fajny samochód już, z którego można by było zrobić driftowóz? Kurde, czemu nie? Jakąś Porsche'awę albo coś takiego? I zacząć nabijać dla niego tam jakieś punkty. W sumie z tym nabijaniem to chyba zrobię podczas live'a, bo to trochę jest długotrwałe, to nie będę was tutaj na odcinku męczył. Natomiast tutaj zrobimy sobie jedną rzecz, czyli kupimy sobie albo stunigujemy już samochód, który mam w KG. Zobaczmy, który tam ma jakie opcje. Tutaj mamy na tablicy wszystko ładnie rozpisane. Jakiś sobie driftowóz nowy ogarniemy, bo powiem wam, nie jestem zadowolony do końca z tej korwety. Ona fajnie wygląda podczas tego driftu, jest niziutka, ładne ma te nadkola. Ale no, spróbujmy coś innego. Czy możemy tego Fiata zrobić na drift? A w ogóle. Aha, bo musimy wziąć ekstremalne chyba. Zmień tryb. Ekstremalne. Monster na drift musimy szukać. Tu jest. O shit. 400 tysięcy baksów. Ale moment, ja mam jeden kupiony właśnie tuning. Nie kupiony, tylko zdobyty, że mogę sobie jakoś go gdzieś wykorzystać. Tutaj mam korwetkę. Coś jeszcze innego jest na drift? Są auta. Jest Challenger. Co to jest? Viper? Nie widzę tego. Ferrari! Shit! Focus RS. Kurczę, wiecie co? Tak myślę o tym Focusie, że to by mogła być fajna opcja. Ford GT. Aventador na drift. Jakoś tego nie widzę. 370 Skyline. A co my tutaj mamy? Chevy GT500. Moglibyśmy spróbować. GT500 polatać tam. No. Ej, Mazda RX7. Patrzcie na to. Pisaliście mi, że właśnie sobie Mazda RX7 skołował. Bierę ją. Bierzemy Mazda RX7 i zrobimy ją pod drift. Bo akurat mamy taką klasę. Muszę ją najpierw kupić, bo nie mam jej. Ile ona kosztuje za te niebieskie punkty? 100, kurde, za dużo trochę. Kup. Nie mam hajsu. Ile to kosztuje w ogóle? 19 euro? Czekajcie, liczę. 23... Ile, po ile jest teraz euro? No liczmy po 4 złote. Kurde, no nie fajnie, nie podoba mi się to. To już wolę... No co to jest KC to niebieskie? To są chyba te baksy, tak? Nie, zielone chodzi mi KC. To chyba te baksy są. Dobra, kupuję, bo mam hajs, a Mazda RX-7 to fajne autko. Nawet nie będę patrzył jazdy testowej, ponieważ z wyglądu mi się podoba. Tutaj chyba można w miarę dobrze te samochody zrobić. I tak, możemy zrobić auto na wyczyn, ale Lucek sobie pojedzie od razu zrobić tryb ekstremalny, moi drodzy. Nie będziemy się tu rozdrabniać na jakieś tam wyczyny, chociaż na wyczyn też bym chciał sobie mieć takie autko. To później sobie może tam porobimy, ale dzisiaj teraz na drift. I chyba mam jeszcze jeden pakiet, dostałem z czegoś i powinienem móc to wykorzystać teraz. Zestaw driftowy i co mi się tu pokazuje? Co za mało baksu? Aha. Kurde, no to będzie... Ale kurczę, to będę musiał zarobić gdzieś na live'ie w takim razie. Niestety, bo mam 333 tysiące baksów. Myślałem, że wygrałem ten pakiet, ale chyba wygrałem pakiet monsterowy, a nie driftowy. No to słabo. No to w takim razie będzie trzeba zarobić na Mazdę RX-7. Pojeżdżę nią sobie trochę.
Fajnie wygląda, podoba mi się ten tył zawsze w RX 7, mi się bardzo podobał. Cyk, i mamy. Wow, nowa fura. Także możecie się spodziewać na przyszłych odcinkach, że Mazda RX 7 będzie zrobiona na drift, już będę ją sobie na jakimś tam live'ie przerabiał, tuningował, ulepszał przede wszystkim. A na następnym odcinku pokażę wam już taki tuning, co wy na to? No, jeszcze sobie pojedziemy na Summit i tam zrobimy jedną rzecz. Jedną, a w zasadzie kilka, bo tam mamy chyba jeszcze dragi do polecenia. Tutaj są... tutaj jest test jazdy po linii, podjazdu. Chyba podjazd by było trzeba zrobić. No tam też jakieś hardkorowe wyniki. Ja nie wiem, skąd ci gracze mają takie wyniki. Jak oni to robią? Na pewno są jakieś sztuczki. Gdybym grał w The Crew w jednym ciągu, nie przestawał tam, jak miałem problemy z uruchomieniem tej gry, no myślę, żeby nie było problemu. Abym też znał te wszystkie triki i wam je sprzedawał. A sam szukam właśnie takiego kanału, który w miarę te sztuczki ma ogarnięte wszystkie. Dobra, ja spróbuję tu monsterem podjechać. Tam są jakieś punkty, nie wiem, czy te punkty należy zbierać, czy raczej je omijać. Tam te były dosyć blisko, więc można byłoby je szarpnąć. Cyk. Nie wiem, czy... Okej. Podjechałem bez większych problemów, Monster poradził sobie fantastycznie. Ale przydałoby się nitro mieć naładowane wcześniej. Nawet coś tam udało się ulepszyć. I teraz tak, cofniemy kawałek. O, już mam pełne nitro w tym momencie, więc z marszu powinno pójść mi lepiej. Maksymalnie ten Monster może jechać 200 km na godzinę. Nie wiem, nie jestem pewny, czy rajdówką się tu poleci lepiej, czy tym Monsterem. Ale Monster już jest mocno ulepszony, to jest 1420 punktów. Także możecie sobie wyobrazić, jak dużo nim robiłem te różne triki, które wam pokazywałem. Spróbujemy teraz zebrać punkty. Bo to jest gdzieś tu. Nie jestem pewny, czy mi się to opłaca. Tam już nie będę jechał w prawo, tam drzewa jakieś były. A ja mam... wydaje mi się, że na początku nie ma co wciskać nitra. Tylko wcisnąć nitro na samym końcu tutaj na podjeździe. Wtedy zyska się trochę więcej czasu. I tak zrobimy. No, okej. Okay. Plus jest taki, że za każdym razem, kiedy zaczynamy, kiedy robimy powtórkę tego wydarzenia, no to mamy już pełne nitro załadowane, więc bardzo fajnie. I teraz cyk. O, i tutaj na razie nie nitrujemy, dopiero jak prędkość znacznie nam spadnie przy końcu. No tak, spada do 150-140 i ten mocny podjazd teraz, ciach, i nitro. I skakujemy od razu na 180 km na godzinę. Także jest znacznie szybciej, teoretycznie powinienem dostać więcej punktów. Ale czy tak jest? Nie wiem. 5331, czy za każdym razem mamy tyle samo? 8 punktów mniej zdobyłem teraz nawet. Najlepszy wynik to 5339. No tak nieciekawie. Ale nic. Teraz chodźmy sobie. Wiem chyba dlaczego ten monsterowe ulepszenie dostałem, bo właśnie często jeździłem tym monsterem i chyba się wygrywa w ten sposób to ulepszenie monsterowe. Trzeba by było... Właśnie, bo tutaj mamy chyba jeszcze jakiś test driftowy. Jazda po linii, zbierania. Tutaj chyba mamy drifty, próba driftu. I tu mamy próba driftu, trening. Chodźmy na razie tutaj, bo jestem ciekawy jednej rzeczy, jednej statystyki, która nam się tu pokazywała na końcu. Tam miałem takie logo MT. Chargera sobie wezmę. Miałem takie logo MT i tam się uzupełniał jakiś pasek. I wydaje mi się, że jak się ten pasek uzupełni do końca, to my zyskujemy pakiet ulepszający dla Monstera na przykład. Więc możliwe, że wcale nie będę musiał kupować pakietu driftowego. Zaraz zobaczymy. Chociaż ja ten pakiet driftowy chyba, wiecie co, wygrałem na tym. Na jakimś submicie. Jakoś tam go dostałem, jak uruchomiłem pewnego razu grę. I jakoś on mi się tam pojawił. No i tutaj Charger leci bardzo ładnie, bo on się ślizga fantastycznie.
Tylko jak tam na prostym jechaliśmy, no to była lipa, no nie? Wiecie, ach, kurczę, taki fajny mnożnik miałem. Bo mówię, to trzeba wszystko na jednym mnożniku przelecieć. Ja myślę, że Charger byłby w stanie na przykład tutaj dobry wynik ogarnąć. Tylko musi być jeszcze bardziej ulepszony, nie? Bo teraz jest nieco za słaby. A jak będzie mocniejszy na ten drift, to wtedy powinien tu ładnie ogarnąć te wyniki. Skandynawskie szarpnięcie, yeah. Tak, żeby to jeszcze tutaj było zaimplementowane w Dekru, to by było spoko. Ja myślę, że tutaj można naprawdę sporo tych punktów zdobyć na tym drifcie. O, shit! Ty, uspokój się tam! Jemu tu potrzebne są stelaże do stójki, widzę. W tej wersji driftowej do Chargera, nie. Ale fajny, fajny widok jest stąd. No tu skopałem, zamiast gazu cisnąć cały czas, to ja tam jakoś pokonuję te zakręty dokładnie. No i koniec. 33 tysiące, całkiem nieźle poszło, ale podejrzewam, że oni tutaj, ci inni gracze pozdobywali po 2 miliony nawet punktów. W jednym combo, zobaczcie, ja tak byle jak jechałem, a w jednym combo jakby ktoś poleciał całość, to by dostał tutaj dużo punktów. Ciekawy jestem, jak będzie sobie radziła Mazda RX-7. Mam ochotę ją wykoksić tak totalnie, żeby to był... Kurde, no nie spojrzałem na te staty, o Boże. Ale to powinno być gdzieś pokazane. Muszę sobie cofnąć nagranie i zobaczyć, bo... Kurde, no... Dobra, nieważne. Zobaczę sobie później i napiszę w komentarzu pod filmem. Dobrze, to mamy porobione. Zagadałem się, już myślę o tej Mazdzie RX-7, wiecie? Może tu będzie gdzieś coś napisane. Drift? Nie, tutaj nie ma nic. Ja sobie to później popatrzę. Powinno być gdzieś w KG rozpisane. Czy do, ile mamy punktów do tego pakietu, czy jakoś tam. Tu mamy fotoradar, tu mamy próbę dragstera, to jeszcze sobie pociśnijmy próbę dragstera. Pyk. No, ja będę jeszcze tam, wiecie, poprawiał te czasy, typ to ilość punktów na monsterach. Tam trzeba koniecznie coś poprawić. Myślę, że nam jeszcze trochę, dam radę. Widzicie, że osiągnąłem 45 tysięcy, 44 tysiące punktów, czy 40 tysięcy punktów, a jeszcze miałem jakieś 40 sekund czasu, to jest bardzo dużo. Co jest? Nie wbiło mi biegu. Jak jakoś tak dziwnie teraz to wyszło. Nie wiem, czy skrzynia manualna mi się... automatyczna mi się nie włączyła tutaj na dragu. No zobaczymy. Nie no, powinienem drugi przejazd zrobić lepszy sporo, bo ten był zdecydowanie za krótki. Znaczy za krótki. No, powinien być krótki, ale chodzi o to, że... A, dobra, wiecie, o co chodzi. Następne podejście. Chodzi o to, że te biegi źle zmieniałem i miałem nierozpalone kapcie do końca. Znaczy... Jezu, znowu to samo. Dobra, idealne palenie, okej. A, za wcześnie nitro. Zobaczymy, czy będę miał lepszy czas. Z dwoma... no, dosyć dobrze zmieniałem te biegi. Pyk. I czy lepszy, czy nie lepszy? Jak myślicie? Uwaga. Uwaga. No lepszy, ale kurczę, zobaczcie jak niewiele. Co jeszcze mogę poprawić? Użycie nitra, raczej później trochę. Okej. Poczekamy chwilę i nitro. Poszli! I... 15 sekund? Coś słabo to wyszło.
Mi się wydaje, że wcześniej było lepiej. No, okej. Może. Nie wiem. Może od razu powinienem nitro przy zmianie biegu włączyć? Jak myślicie? Nie, on wtedy chyba ma. A nie, lepszy czas. Dobrze. Myślałem, że miał gdzieś koło 14 sekund. Zmiana biegu dobra. No tam z jednym biegiem się pomyliłem. Okej, okay, no i The Crew na dzisiejszy odcinek. Piszcie, co myślicie o Mazdzie RX-7, czy to jest dobry wóz ogólnie. Ja myślę, że będzie spoko, że jak go wykoksimy, to będzie jak wszystkie samochody w The Crew, po prostu będzie wymiatał. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa pa.